Witam Państwa, Ewa Szyszkowska-Papis, to jest program Na Temat. W studiu gość Marcin Kulasek, sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej i radny wojewódzki. Witam Pana serdecznie. Witam Pani redaktor, witam Państwa. Zaczniemy może od polityki krajowej. Trwa zamieszanie w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Prezydent złożył swój projekt, jednak aby to zostało zaakceptowane, musi pozyskać 3/5 głosów. Ale jeżeli tak się też nie stanie, no to prezydent zgłosił również, że ma swoją alternatywę, a to z kolei wiąże się ze zmianą konstytucji. Jakby pan to skomentował? Panie redaktor, ja nie chcę tu snuć teorii spisku. Ale niestety mam wrażenie i większość moich kolegów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że to, co się wydarzyło, te dwa weta, to wszystko było z góry ukartowane. To, w jaki sposób zachował się prezydent, to, co mu dało to zawetowanie tych dwóch ustaw o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym, spowodowało wzrost jego poparcia prawie do 70%. Najwyższy, odkąd objął urząd prezydenta, a finał był taki, jak wszyscy wiemy. Nie wynika z tego nic, wszystko jest wstrzymane, wszystko się rozegrało nie w Pałacu Prezydenckim, a na ulicy Nowogrodzkiej u prezesa. I niestety mam kolejny raz wrażenie, że Andrzej znowu stał się Adrianem. Czyli co, twierdzi pan, że to była typowa zagrywka, że prezydent nie zbuntował się, nie postawił się partii? Nie ma tam kłótni wewnątrz partii? Nie, myślę, że to jest wszystko wyreżyserowane. Prezydent sobie zdaje sprawę, że bez swojej formacji macierzystej nie ma szans na nic. Jeżeli liczy na drugą kadencję, to musi się liczyć ze słowem prezesa. To myśli pan, że to aż tak daleko, nazwijmy to, poszło, że prezydent spróbował takiej manipulacji, aby zwiększyć swoje poparcie wśród społeczeństwa? Nie wiem, czy spróbował manipulacji. Chciał się przekonać, czy uda mu się, czy prezes mu pozwoli na pewne samodzielne ruchy. Okazało się, że nie. Tyle i aż tyle. Nie dodawałbym do tego rzeczywiście jakiejś wielkiej polityki typu manipulacja, ukartowanie. Spróbował, prezes go przywołał do porządku. Efekt finalny jest taki, że te weta, które były zawetowane przez prezydenta, nie wnoszą nic. No i co będzie w finale? Jak to się skończy? Co państwo na ten temat myślicie? Jak to się skończy? Skończy się tak, jak zadecydował prezes Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent przeprowadzi konsultacje. Szczerze powiem, nie wiem, kto będzie uczestniczył w tych konsultacjach, bo na początku zapowiadał, że będzie rozmawiał z całą opozycją, rozmawiał tylko z klubami parlamentarnymi, a z lewicą. No państwo nie zostaliście zaproszeni. Która tak, w sumie w zeszłych wyborach do parlamentu zdobyła ponad 10%. Nikt z lewicy nie został zaproszony na te rozmowy. A przypomnę, pani redaktor, że konstytucja obecnie nam obowiązująca została uchwalona za czasów rządów SLD i PSL-u w 1997 roku. A prezydentem wówczas był Aleksander Kwaśniewski, wywodzący się z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Prezydent dwóch kadencji, najlepszy prezydent jak do tej pory. Czyli uważa pan i państwo uważacie, że wszystko pozostanie po staremu? Nie będzie żadnych zmian? Myślę, że nadal będą negocjacje, kto ma rzeczywiście więcej do powiedzenia, czy minister, czy prezydent. To w jaki sposób sobie panowie ułożą. Ale tak naprawdę dużym zagrożeniem nadal jest niezawisłość sądów, bo takie mianowanie, mieliśmy przykład w Warszawie, jak już zostali sędziowie w sądzie okręgowym wymienieni i co to spowodowało. Tak to wygląda. A nie ma pan wrażenia, że jednak coś tam w tej partii nie gra? Tak jak pan powiedział, prezydent swoje, prezes swoje, minister swoje.
Nie ma pan takiego wrażenia? Nie mam takiego wrażenia. To jest... Może niektórym kolegom się wydaje, że mogą coś bez prezesa, ale prezes jednoznacznie trzyma tą partię. To, co urodziło się w jego głowie, jest realizowane. Ktoś, kto nie pasuje do całej układanki, jest, że się tak wyrażę, likwidowany, odsuwany. Było to parokrotnie już wcześniej i na własnej skórze i pan Kurski odczuł, i minister, obecny minister sprawiedliwości, więc myślę, póki co jest jeden lider formacji, który zarówno ma bardzo dużo do powiedzenia w sprawie rządzenia krajem przez panią premier, jak i okazuje się również przez pana prezydenta. No ale wspomniany pan prezes Kurski jest teraz właśnie prezesem TVP. Wrócił jak syn marnotrawny, podobnie jak Ziobro. No właśnie. I zostali przez wspaniałego ojca, w cudzysłowie oczywiście, przyjęci na łono partii. Można by było parafrazować kabarety, które są na ten temat, ale myślę, że tutaj jednoznacznie tą formacją rządzi prezes Kaczyński i to co on wymyśli, ta partia realizuje. Chciałabym jeszcze zapytać o komisje śledcze. Obecnie jest Amber Gold. Toczy się dyskusja również nad powołaniem komisji do spraw VAT. Państwo jako SLD żądacie powołania komisji śledczej w sprawie skoków. Proszę mi powiedzieć, czy już tak będzie wyglądała nasza rzeczywistość, że będą cały czas powoływane jakieś komisje, które będą wyjaśniać jakieś afery? No to przede wszystkim też świadczy o niedoskonałości prawa, no ale też i o słabości państwa. Mamy instytucje, które powinny się tym zajmować. Dokładnie. Pani redaktor, to świadczy przede wszystkim o słabości państwa i niepracy organów, które są do tego wytyczone, że się tak wyrażę. No taki mamy klimat, można powiedzieć, że komisje są powoływane praktycznie w każdych ważnych sprawach. No są powoływane dlatego, że te organy, o których mówimy, czyli nie wiem, prokuratura, organy kontrolne nie pracują tak, jak powinny. No ale myśli pan, że co, że taka komisja może zastąpić na przykład prokuraturę, czy też sąd, a czy w ogóle powinna? Od tego zacznijmy. Nie wiem, czy powinna, ale niestety patrzymy na to w ten sposób, że to jest jedyna możliwość, żeby opinia publiczna dowiedziała się więcej, bo prokuratura ma swoje obostrzenia, pewnych rzeczy nie można powiedzieć, nie można przedstawić. Póki śledztwo się toczy, to śledztwo później się toczy nie wiadomo jaki długi czas, więc tu jest ten problem. Komisja śledcza jest po to, żeby ludzie mogli się rzeczywiście więcej dowiedzieć na ten temat. Jeżeli chodzi o skoki, to mówiliśmy tu o aferze Amber Gold, ludzie zostali poszkodowani na ogromne sumy pieniędzy, a natomiast wiemy, że do czerwca tego roku skoki z Bankowego Funduszu Gwarancji otrzymały ponad 5 miliardów złotych. To trzeba wyjaśnić. To są pieniądze, które nie powinny do nich trafić, a jednak trafiły. No tak, ale jak pan pewnie zapewne wie doskonale, te komisje trwają bardzo długo, tak? Te przesłuchania. Czy to jest szansa w ogóle na wyjaśnienie czegokolwiek? No wracam do tego jeszcze raz, pani redaktor. Taki mamy klimat. Taki mamy klimat, ponieważ organy, które są do tego wyznaczone, nie spełniają swojej roli. Państwo jest słabe. Obecny rząd doprowadził do tego, że to tak funkcjonuje, więc te komisje są powoływane. Wniosek jest złożony przez SLD między innymi w tej sprawie. No właśnie, czyli rozumiem, że państwo macie jakiś pomysł na ten temat. No chcemy, żeby to zostało zbadane przez powołanie komisji. Mam nadzieję, że skoro jest wszystko tak legartis, jak mówi PiS, no to nie widzę przeszkód, dlaczego takiej komisji nie powołać, która może to wyjaśnić.
ale ja jeszcze pytam o to właśnie, żeby takich komisji nie powoływać, a żeby instytucje, które są uprawnione, przesłuchiwały, czy też wyjaśniały te wszystkie sporne kwestie, no nie wiem, w jakimś szybszym tempie albo w innej strukturze, no nie mam pojęcia. Może Państwo mają pomysł na to? Niestety nie ma nas Pani redaktor w parlamencie i mamy ograniczony wpływ na to. Na między innymi, mając reprezentację posłów, moglibyśmy wnioskować, żeby prokuratura bardziej pilnie się zajęła pewnymi rzeczami. No, taki sposób mamy, no, miejmy nadzieję, że opozycja, która jest w parlamencie, zagłosuje też za powołaniem takiej komisji. No a propos Sejmu, to sondaże Wam sprzyjają. Właśnie, już wkrótce wybory samorządowe. Czy SLD przygotowuje się do wyborów samorządowych? Tak. Pani redaktor, w czerwcu mieliśmy Radę Krajową, która wyznaczyła szyld, pod którym Sojusz Lewicy Demokratycznej pójdzie na szczeblach sejmikowych. Jest to szyld SLD Lewica Razem. Ten szyld mieliśmy 4 lata temu. Na szczeblach sejmikowych 87 okręgów sejmikowych, wystawimy pełne listy. Tak naprawdę śmiem twierdzić, że jesteśmy jedną z 4 formacji. Oprócz nas jest PiS, Platforma i PSL, które są w stanie wystawić pełne listy zarówno na szczeblach sejmikowych, jak i powiatowych. Bo nie wiem, czy koledzy z innych formacji zdają sobie sprawę, że żeby zapełnić listy na szczeblach sejmikowych i powiedzmy powiatowych, to trzeba mieć ponad 18 tysięcy kandydatów na te listy. Tylko te 4 formacje są w stanie, a z lewicowych formacji myślę, że tylko SLD. Więc przygotowujemy się do tego, rozmawiamy na ten temat. Odbyliśmy również konsultacje z naszymi kierownictwami w województwach i wiemy na tą chwilę, że w ponad 320 powiatach, a mamy ich wspólnie razem z miastami na prawach powiatów, wszystkich powiatów 380, w ponad 320 wystawimy listy związane z lewicą, z czego prawie 70% będzie szło pod tym samym szyldem, co w sejmiku, czyli SLD Lewica Razem. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego. Jaki kandydat? 5 okręgów, 5 liderów, 5 mocnych list i mamy nadzieję, że nasza reprezentacja będzie większa niż w tej chwili. Liczymy na to, że przynajmniej w każdym okręgu będziemy mieli radnego. Brak lewicy zarówno w parlamencie, jak i na szczeblu sejmikowym jest bardzo widoczny i dostajemy informacje, jeżdżąc z kolegą przewodniczącym Włodzimierzem Czarzastym po powiatach, a pochwalę się tu pani redaktor, od września zeszłego roku prawie 120 tysięcy kilometrów pokonaliśmy i odwiedziliśmy już blisko 150 powiatów. Strukturę mamy w ponad 300, więc praktycznie jesteśmy w połowie drogi. Rok czasu do wyborów samorządowych plus minus. Też nie wiemy, jaka będzie ordynacja, ale chcę tu jednoznacznie powiedzieć pani redaktor, że SLD na każde warianty zmiany ordynacji będzie gotowa. No właśnie, jak już przywołał pan tą ordynację, będzie zmiana tej ordynacji, czy nie będzie? Myślę, że będzie. No do końca nie wiemy, co jest w głowie pana prezesa, który tu był dzisiaj podczas naszej rozmowy parokrotnie wspominany. Mam nadzieję, że nie będzie takich zapisów i zmian w ordynacji wyborczej, że to będzie koniec samorządności, bo jest takie zagrożenie. Powoływanie się przez niektórych posłów PiS-u, to słychać o tym, że na przykład tylko listy partyjne, że lokalne nie mogłyby być. To jest niszczenie demokracji, niszczenie samorządności, tego, co wypracowaliśmy przez tyle lat. A jakieś inne warianty? Jakieś inne zmiany? Nie chciałbym, pani redaktor, gdybać, bo wiemy niestety przez to, co się wydarzyło, czyli że SLD Lewicy nie ma w parlamencie, formacja, która obecnie rządzi, ma bezwzględną większość, i może zrobić tak naprawdę, może przegłosować, co chce. To jest to zagrożenie i korzysta z tego. Mamy przykłady niszczenia demokracji, mamy przykłady tego, co robi na przykład z Trybunałem Konstytucyjnym, czy właśnie teraz z sądami, więc obym się mylił,
ale chcę powiedzieć jednoznacznie, jeszcze powtórzę to, że Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie przygotowany na każdą ewentualność i na pewno będziemy mieli mocne listy, zarówno na szczeblach wojewódzkich, jak i powiatowych i gminnych. Będą wcześniejsze wybory? Trochę to się kłóci z kalendarzem, bo żeby były wcześniejsze, to już ten kalendarz musiałby się rozpocząć, kalendarz wyborczy. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość pokazało już parokrotnie, że jest nieobliczalne. No, gdyby miały być, no to w normalnym trybie wybory są na jesieni przyszłego roku. W tej chwili jest już jesień, więc myślę, że realnie mogliby przyspieszyć wybory do późnej wiosny. Ale czy tak będzie? Trudno mi odpowiedzieć. Trzeba pytać polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. No i wracamy jeszcze do wyborów samorządowych tutaj na Warmii i Mazury. Konkretne nazwiska i konkretne pomysły, tak? No to u pani redaktor chcę powiedzieć, że ja jako radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłaszam chęć kandydowania w okręgu, z którego zostałem wybrany nadal. Mamy kilka nazwisk. Nie chciałbym do końca jeszcze zdradzać, bo tak naprawdę mamy jeszcze rok czasu do wyborów. Podjęliśmy taką uchwałę na tej Radzie Krajowej, która była w czerwcu, że nasze najlepsze nazwiska, te, które się nie znalazły w parlamencie, będziemy chcieli wystawić na szczeblach sejmikowych, żeby wzmocnić listy do sejmiku województwa, bo to są doświadczeni ludzie, którzy są przygotowani do tego, by pełnić takie role, którzy sprawdzili się na szczeblach parlamentarnych, sprawdzą się i również na szczeblach samorządowych. Myślę, że to na pewno będzie jakaś wartość dodana również i w naszym województwie. Ale rozumiem, że państwo już macie ustalone konkretne nazwiska. Nazwiska konkretne jeszcze nie do końca. Mamy przymiarki, że się tak wyrażę i liderów jakby mamy ustalone. Natomiast no, jeszcze jest zawczasu, żeby mówić o nich. Ale tak jak tutaj zasugerowałem, byłych posłów będziemy mieli na listach sejmikowych, więc wiadomo, kto był byłym posłem, więc mam nadzieję, że to się dokona i że tak będzie. A są jakieś konkretne pomysły, jeżeli chodzi o prezydentów, wójtów, burmistrzów? Nie wiem, czy już nie mówiłem u pani redaktor, nie przedstawiałem tej informacji, ale chcę się pochwalić, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma drugą liczbę prezydentów, wiceprezydentów miast po Platformie Obywatelskiej. Mało kto o tym wie, więc przypominamy o tym, że Sojusz Lewicy ma mądrych, wykształconych, inteligentnych, dobrych, świetnie przygotowanych do pełnienia funkcji samorządowców. I tych samorządowców na pewno będziemy wystawiać w wyborach i na prezydentów, w wyborach bezpośrednich na wójtów czy na burmistrzów. Podobnie mamy takich kandydatów, którzy się szykują również do startu w tych miejscach, gdzie nie rządzi Sojusz Lewicy Demokratycznej bądź jego reprezentanci. Będziemy na pewno wystawiać jak najmocniejsze nazwiska po to, bo wiemy, że nasi ludzie są świetni w tym, co robią. Jesteśmy w powiecie kętrzyńskim, więc muszę zapytać, czy SLD będzie miał swojego kandydata na burmistrza bądź wójta? Myślę, że tak. O tym będą decydowały struktury SLD w powiecie kętrzyńskim. One są silne, mocne. Mamy jednego radnego w powiecie, ale liczymy na to, że tych radnych będzie więcej. Myślę, że i kandydat na burmistrza się znajdzie i w poszczególnych gminach na wójtów też będziemy walczyć o to. A kiedy to państwo ustalicie? Nie chcemy pewnych nazwisk sprzedawać zawczasu, bo to ja już pani redaktor robiłem niejedną kampanię jako sekretarz Rady Wojewódzkiej. Byłem pełnomocnikiem wojewódzkim kampanii samorządowej zeszłej, więc wiem, że zawczasu ogłoszone nazwiska to nie jest dobry sposób. Przyjdzie czas. Mówię, mamy ponad rok czasu do wyborów. Myślę, że one nie będą jednak w szybszym terminie. PiS będzie próbował manipulować przy ordynacji, więc nie chciałbym tych nazwisk sprzedawać. Może być sytuacja na przykład,
braku drugiej tury, może być sytuacja w wyborach bezpośrednich, może być sytuacja, że nie będzie można startować na dwie funkcje, na przykład na burmistrza i do konkretnego szczebla rady. Więc to jest dużo rzeczy uzależnionych od tego. Wtedy być może trzeba będzie mówić o szerokiej koalicji i wybieraniu najmocniejszego kandydata opozycji, zjednoczonej opozycji. Więc tutaj zawczasu przedstawienie nazwisk to nie jest dobry pomysł, szczególnie, że PiS będzie manipulował przy tej ordynacji, to jest pewne. Czyli rozumiem, że SLD ma już ustaloną strategię. I na koniec chciałabym zadać jeszcze pytanie, ponieważ tak jak już wspomniałam w swojej zapowiedzi, jest Pan również radnym Sejmiku, jest Pan również przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Sejmiku. Chodzi mi o temat zakładu recyklingu akumulatorów w Korszach, bo on się niestety pojawia u Państwa cały czas. Cyklicznie na Radzie. Tak. Dwa dni temu na sesji również się pojawił. Wiem, że też napływają skargi od grupki mieszkańców, którzy skarżą. Ja bym chciała usłyszeć, jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie. Rzeczywiście od tego komitetu wpływały skargi zarówno bezpośrednio do zarządu wojewódzkiego, jak i wpłynęły do komisji rewizyjnej na moje ręce jako przewodniczącego. My mamy, przeanalizowaliśmy to wszystko, wypowiedział się prawnik Urzędu Mecenas w tej sprawie. Komisja rewizyjna jako taka nie może się zająć tymi rzeczami, które zgłasza do nas komitet. Zarząd wojewódzki też pokazał, jaka powinna być droga komitetu. Tak naprawdę tymi rzeczami, o których mówi komitet i pan Rechinbach, powinny się zająć odpowiednie organy, które są do tego przeznaczone. Wiem, że takie zgłoszenie do prokuratury w tej sprawie też jest złożone. I tak naprawdę dopóki toczy się postępowanie prokuratorskie, Sejmik czy radni w ogóle nie chcieliby wchodzić w temat i zabierać głosu na temat właśnie związany z tą sytuacją. To jest jednoznacznie... Niestety komitet się bardzo często pojawia na sesjach Sejmiku. Czasami mam wrażenie, że próbują przez to wymóc na radnych pewne działania. Niestety my musimy poruszać się w granicach prawa jako radni i pewne rzeczy nie da się przeprowadzić nawet w ten sposób, jakby chcieli ludzie zrzeszeni w tym komitecie. Jest od tego organ pod tytułem prokuratura. Rozumiem, że przebada to, sprawdzi i w końcu będziemy mieli jasność. Póki co na sesji, która była dwa dni temu, pojawili się znowu mieszkańcy Korsz i próbowali wymóc na przewodniczącym dopuszczenie ich do głosu. Zadecydował, że poczekamy na raport prokuratury, bo nic więcej nie wniesiemy w tej sprawie, bo nie ma innych informacji niż te, które do tej pory mieliśmy. I takie jest Państwa zdanie? I takie jest nasze zdanie. Marcin Kulasek, sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej i radny wojewódzki, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Ja Państwu również dziękuję za dziś. Ewa Szyszkowska-Papis, był to program Na Temat. We'll be right back.